Seks noc przed ważnym meczem. Nie. Też się sobie nie podobam w klubowym kaszkiecie, ale cóż, marketing. Zaraz zobaczymy to zdjęcie, jak wyglądałeś. Tak. O, tak to wyglądało. Daniel Ljuboja dawał Legii więcej niż Nemanja Nikolić. Tak. Razem z Ljuboją czuliśmy się na mieście jak królowie Warszawy. Tak. Lepiej, uważaj, lepiej w enklawie z prezesem Mioduskim niż w atelier Amaro z prezesem Leśnodorskim. Pomidor. Okej. Okay. Gdybym dziś spotkał swojego prezesa w nocnym klubie, ponownie zaproponowałbym mu szklaneczkę whisky. W końcu dobre wychowanie zobowiązuje. Nie. Przepisy gry powinny się zmienić. Symulantów natychmiast wyrzucałbym z marszu z boiska. Tak. Moje symulki z dawnych lat w polu karnym dziś mnie bardziej żenują niż śmieszą. Tak. 15 lat temu sądziłem, że będę gwiazdą co najmniej Realu czy Barcelony. Tak. Podobnie jak Bereś, pierwszą myślą po golu Bejla w pierwszej akcji meczu Legia Real było: o kruca bomba, druga Borussia się szykuje. Tak. Postawiłbym wtedy duże pieniądze, nie postawiłbym wtedy dużych pieniędzy na to, że będziemy w tym meczu prowadzić 3-2. Tak. Strzał zza pola karnego z dużego palca, z czuba, taki jak ten z Realem, trenuje regularnie. Nie. Gdybym dysponował mocniejszym uderzeniem, byłbym zawodnikiem kompletnym. Tak. Ronaldo chciał się ze mną po meczu koniecznie wymienić na koszulki. Nie. Ja z nim też nie. Tak. Sam byłem zdziwiony, że na moje zwody, na zamach, tak łatwo wkręcałem w ziemię piłkarzy Realu czy Sportingu. Nie. Ze mną w składzie reprezentacja Serbii osiągnęłaby więcej w ostatnim dziesięcioleciu. Nie. Głupio się zachowałem, schodząc wściekły z boiska w Krakowie, gdy Legię w jednym meczu prowadził Aleksandar Vukovic. Tak. Już kilka sekund później w szatni zrozumiałem, że muszę Vuko przeprosić. Tak. My Serbowie mamy jakieś nadzwyczajne geny, które sprawiają, że jesteśmy mocni we wszystkich sportach zespołowych. Prawda, tak. Jestem w czołowej trójce najlepszych piłkarzy naszej ligi. Tak. A nawet mógłbym powiedzieć wzorem José Mourinho: nie wiem, czy jestem najlepszym piłkarzem ligi, ale pokażcie mi lepszego ode mnie. Nie, nie. Pójść drogą Vuko i zostać trenerem? Nigdy w życiu. Po co mi te stresy? Nie. Jeszcze 2-3 sezony i Legia będzie tak mocna, że derby Polski będzie grała z własnymi rezerwami. Tak. Strzelałem Duszanowi Kuciakowi gole na treningach, strzelę mu i w meczu przeciwko Lechii. Tak. Bessing Hassi to najgorszy trener, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Był jeden gorszy. Nie. Który? Jeśli któryś z moich synów zostanie piłkarzem, chciałbym, żeby zagrał dla reprezentacji Polski. Nie. Tak dobrze jak pomiędzy 14 października a 18 grudnia 2016 roku nie grałem nigdy wcześniej w karierze. Tak. Przypomnijmy, 12 spotkań, 9 goli, w tym ten strzelony Realowi Madryt. Ale wiosna 2017 będzie dla mnie jeszcze lepsza. Tak. Mam ciągle wielki żal do trenera Berga, że nie wystawił mnie na Ajax. Tak. Ze mną w składzie Legia nie przegrałaby dwóch meczów z Ajaxem. Nie. Gdybym mógł cofnąć czas, odpuściłbym sobie wyjazd do Chin. Tak. Ale dzięki wyjazdowi do Chin nie muszę się martwić o pieniądze do końca życia. Nie. No, co się z nimi zrobił? No i to... Poszedłem gdzieś. Gdzie? Gdzie? To już jest, bo to było ostatnie pytanie. Gdzie poszedłeś? Gdzie poszedłeś? Okej, okay, dobra, nie, o to już nie pytamy. Mirosław Radović, Legia Warszawa.